Cześć, witam wszystkich. Z oknem ładne słoneczko. A ja mam na warsztacie coś takiego. To jest urządzenie od słynnego producenta gramofonów. Jak widzicie, tutaj jest logo Dual. I nosi ono, to urządzenie oczywiście, oznaczenie 1011. Ta dźwignia działa nam, nawet mikrodawkowe płyty mamy. Możliwość odtwarzania, ale coś tutaj nie gra, jeżeli chodzi o tą dźwignię. Ramię jest leciutkie, nie takie toporne jak wygląda. Mamy nawet tu jakąś wkładkę, ale czy igła jest w porządku, trudno mi powiedzieć. Tutaj mamy regulacje naciągu, podejrzewam, że na sprężynce. Nie mam za dużo informacji na temat tego gramofonu, ale tu mam schemat. Jak widzicie, jest on zrobiony na dwóch lampach ECL86. Zanim nie załączę tego urządzenia do sieci, trzeba sprawdzić, czy nie ma gdzieś jakichś wycieków, elektrolitów, czy nie ma zwarć. Sprawdzić lampy. Oczywiście nie będę ich badał testerem, bo to jest mało sensowne. Tak, w środku jest to rozmieszczone. Lampy są niedostępne w tej chwili na rynku. Polskim przynajmniej, ECL86. Jedynie z drugiej ręki. W sklepach nie widziałem żadnych nosów. Czyli new old stock. No ale może, które są w środku, pracują. Zobaczmy, jak się prezentuje to urządzenie. Tutaj mamy balans, głośność, bas i sopran. Bas i sopran jest w pętli sprzężenia między anodą, sopran między anodą a siatką sterującą, a bas regulowany jest tutaj w siatce sterującej. To jest włącznik. No, mi się podoba ta budowa. Nawet jakby gramofon nie działał, można wyrzucić, zamknąć ładnie pokrywę i zostawić sobie wzmacniacz. Z tyłu mamy tabliczkę znamionową. Nietypowo złącze do głośników jest na 5-bolcowej wtyczce, czy tam gnieździe DIN. Możemy podłączyć sobie jakieś źródło zewnętrzne, jak tam schemat nam mówi. No faktycznie jest możliwe podłączenie jakiegoś urządzenia. Wkładkę mamy krystaliczną, CDS620. No okej. Tu mamy bezpieczniki schowane, też przełącznik napięć widzę. Super. Mamy 220 V ustawione. I kabel sieciowy dwuprzewodowy, czyli chassis jest nieuziemione. Tak to urządzenie prezentuje się od dołu. Tutaj jeszcze jakieś zabrudzenie jest, chassis przykręcone, nóżki 3, rączka do przenoszenia i trochę waży to urządzenie. Obudowa jest pewnie z płyty paździerzowej, bo takie wkręty mamy. Gramofon jest po prostu przykręcony do jakiejś subchassis z drewna zrobionej, czy z płyty wirowej. Zastanawiam się, co to jest. To może do zmieniacza. Nie mam niestety kompletnych danych na temat tego gramofonu, ale zaraz się przekonamy, co jest w środku. Napęd na silniku 230 V czy 220. Tu mamy cały układ mechanizmu. Te dźwignie będzie trzeba przegliżeć, przesmarować. Napęd mamy prawdopodobnie bezpośredni rolką dociskową na talerz. Tutaj przełącznik mamy, który nam zmienia średnicę rolki. Nie chcę tego tutaj za bardzo odchylać, chociaż może by tego przewodu starczyło. Mamy pewnie wkładkę podpiętą. Tak. W tej puszce, co widzicie, trzymam jedną ręką, więc nie pokazuję.
palcem co i jak. Tutaj mamy cały układ elektryczny. Jak widzicie, dobrze, że nie włączałem. Mamy coś tu wylane. Dobrze. Tutaj mamy podpięte wyjście i wejście. Prawdopodobnie tutaj do wyczyszczenia i też wkładka może być na jakimś przełączniku. Tak, jest na przełączniku, który nam zwiera wejście do masy. Wtedy, kiedy gramofon nie pracuje. Ładne drewniane urządzenie. Ok, odłożyłem gramofon. I teraz tak, tu mamy przewody zasilające przez przełącznik napięć. Silnik jest podłączony na tym przewodzie. Tutaj mamy właśnie to, co mówiłem wcześniej, z wejścia. Tutaj mamy jakieś przewody pewnie z wyjścia transformatorów głośnikowych. Dobra, trzeba wyciągnąć wzmacniacz ze środka, obejrzeć, jak to wygląda. Tutaj nie wiem, co to leży, ale w środku leżało. Prawdopodobnie jest to jakiś pierścień od mechanizmu. Tu już mamy zagadkę. Na tym pierścieniu jest logo BASF i nie wiem, czy to jest element tego gramofonu. Wszystkie gałeczki mają śrubkę kontrującą, więc nie należy ich ściągać siłą. Pod gałeczkami takie fajne filcowe podkładki. Odkręciłem subchassis. Potencjometry chodzą naprawdę fatalnie, ciężko. To jest potencjometr. Aha, od balansu. To jest od głośności. Tak, jak jest tutaj włącznik, to się gałeczkę wyciąga. I co on nam tam zwiera, to nie wiem. Zaraz zobaczę na schemacie. Tutaj mamy dół podstawki lampy. Sama lampa jest telefon Kena. I tu mamy transformatory głośnikowe. Dla porównania TG5x46, nieco większy transformatorek albo jego zamiennik. Verstärker 2x2 Stiefig. Prawdopodobnie chodzi o dwie lampy. 2x4 W. Nie wierzę w te 4 W. No tak małych transformatorach to może być 2x1,5. Zwłaszcza, że mamy ECL86. Przy tym prądzie 34 mA, 1,5 W, chyba że liczymy moc dla 10% zniekształceń. Napięcie zasilania mamy 190 V na preamp tutaj. 250 V na transformator na anodowe idzie. 235 V na anodzie, czyli typowe warunki pracy dla lampy ECL86. 250 V zasilania mamy z zasilacza. Praktycznie rzecz biorąc, jeżeli tu mamy 6,5 V na katodzie, a na anodzie 235 V, no to mamy 229 V, 228 V mniej więcej napięcie zasilania. Na siatkę ekranującą idzie całe 250 V. Jak widzimy, siatka jest podczepiona do napięcia zasilania przed transformatorem. Więc mamy mniej więcej takie warunki. Rezystor katodowy 170 ohmów. Czyli to jest to ułożenie 250, 250, 170. Obciążenie może być 7 kg. Nie znam tych transformatorów, musiałbym sprawdzić w sieci, może znajdę jakieś dane na ich temat. I w tym przypadku 4 W mocy maksymalnej przy zniekształceniach 10%. Mamy te warunki pracy.
250 anodowego, 250 siatka druga, RK 170 ohmów i RA prawdopodobnie 7 kg. Ta linia to są zniekształcenia, to jest prąd siatki drugiej, to jest napięcie sterujące, a to jest prąd anodowy. 10% zniekształceń na 4 W, to by się zgadzało. Przy 1 W mamy 1, 2, 3, 4, 5% zniekształceń w tej konfiguracji. Tak będzie Wam lepiej widzieć. 1 W, 1, 2, 3, 4% zniekształceń, 2 W, 1, 2, 3, 4, 5,5%, 3 W, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7% zniekształceń, no i dyszka dla 4 W. Oczywiście to widać, że to ciągnie trochę dalej, no ale załóżmy, że przyjemnie będzie słuchać się muzyki na poziomie 1-2 W. Potem zniekształcenia mogą zacząć denerwować. Czyli to jest typowy układ aplikacyjny lampy ECL86. A jak tam z częścią triodową? 1, 2 i 680. Aha, zobaczcie, jak ciekawie rozwiązane. Tu mamy regulator balansu. I zmienia nam wzmocnienie w pewnym zakresie. Źródłem dźwięku jest tutaj wkładka krystaliczna. Wkładka piezoelektryczna to przetwornik, w którym SEM powstaje na skutek odkształcenia elementu piezoelektrycznego połączonego odpowiednio z igłą. Płytki piezoelektryczne wytwarzane były m.in. z kryształków soli cynienta, to jest winianu sodowo-potasowego. Te przetworniki charakteryzują się dużym efektem piezoelektrycznym, ale też i bardzo dużą wrażliwością na temperaturę i wilgoć. Jeśli przechowywaliście je w piwnicy, to nie będą grać. Są też wkładki wykonane ze specjalnej ceramiki. Wkładki stereo oczywiście mają dwa bimorfy i jeden na kanał. Dlatego, że jest wiele niewiadomych o tych nieużywanych już dzisiaj przetwornikach, a zacytuję fragment książki Technika naprawy gramofonów i wzmacniaczy. W tym przypadku powołanie się na autorytet przyniesie pożytek widzowi. Wkładki piezoelektryczne charakteryzują się dużym oporem wewnętrznym. Przy pomiarze napięcia wyjściowego obciążone są układem pomiarowym o wartości oporu porównywalnym z oporem wkładki. To jest powód, dla którego napięcie wyjściowe ma inny przebieg niż siła elektromotoryczna. Wyjaśnieniem tego jest to, że duży opór obciążenia, który ma charakter pojemnościowy, działa jak układ korekcyjny. Wnikliwy widz powiąże to z parametrami obwodu wejściowego wzmacniacza napięciowego. Potencjometr, który jest regulatorem głośności, ma wartość 1,5 megaohma, a rezystor upływowy siatki ma wartość aż 2,2 megaohma. Przebieg napięcia wejściowego przy odtwarzaniu płyty zapisanej zgodnie z IEC jest charakterystyką częstotliwościową wkładki. Na tym rysunku widzicie przykład. W charakterystyce znajduje odzwierciedlenie mechaniczny opór ramienia, który wprowadza dodatkowe rezonansy. Dla odmiany popularne dziś wkładki elektromagnetyczne mają mały opór wewnętrzny, w związku z tym napięcie mierzone przy obciążeniu wkładki oporem wejściowym układu pomiarowego niewiele odbiega od wartości SEM i w dobrej wkładce jest zgodna z charakterystyką zapisu na płycie, czyli odmienna od przebiegu natężenia dźwięku. Aby ta wkładka prawidłowo odtwarzała materiał zapisany na płycie, konieczne jest wprowadzenie korekty do wzmacniacza wstępnego. Korekta znana jest krzywą RIAA. Trzeba wspomnieć, że są także inne krzywe, ale RIAA stała się standardem. Wkładki piezoelektryczne mają większy nacisk igły na płyty niż układy elektromagnetyczne. Choć nie jest to regułą, bo tutaj przykładem może być Audiotechnika AT3600L. Jeśli siła nacisku jest większa od zalecanej, to prowadzi to do zużycia się igły i płyty, albo zniszczenia rowka lub złamania wspornika igły. Jeśli siła jest za mała, to igła nie będzie kontaktować się ze ściankami rowka i może nawet wypadać z tego rowka. Powoduje to wzrost zniekształceń. W niektórych przypadkach dołącza się specjalne elementy korekcyjne, aby osłabić rezonanse samej wkładki piezoelektrycznej. Te rezonanse pojawiają się w okolicach 6 czy 7 kHz. Ten rezonans właśnie przyczynił się do opinii na temat wkładek krystalicznych, że brzmią metalicznie i nieprzyjemnie, no i że mocno szumią. Elementy korekcyjne na rysunku 38D to kondensator C i rezystor R.
Taki człon bocznikuje obwód siatkowy triody stopnia napięciowego w zakresie wyższych częstotliwości i w ten sposób znacznie obniża amplitudę napięć wyższych częstotliwości wytwarzanych przez adapter. Nie ma to wpływu na basy. Jak już wspomniałem, na wejściu jest potencjometr ze sztywno podpiętym układem loudness. Impedancja wyjściowa układu jest bardzo wysoka i działa jak filtr korekcyjny dla wkładki gramofonu. Najprawdopodobniej zadziała tak samo na inne źródła. Kondensator separujący C4 i R2 tworzy filtr. Gdy kondensator sprzęgający ma wystarczająco dużą pojemność, należy wziąć pod uwagę ważny czynnik, który dotyczy funkcjonowania następującej po nim lampy. Chociaż na jej siatkę przykładane jest napięcie przemienne, średni potencjał siatki musi być utrzymywany na takiej wartości, aby lampa działała we właściwej części swojej charakterystyki anodowej. Wysoka rezystancja R2 jest ogólnie określana jako rezystor upływowy siatki, ale gdy jest używany w ten sposób, w ogóle nie oznacza upływu. Ten termin upływ siatki odnosi się tylko do lampy w układzie detektora siatkowego. Ponieważ żaden prąd stały nie może przepływać ani przez kondensator sprzęgający, ani między siatką a katodą wewnątrz lampy, ze względu na ujemną polaryzację, z tego wynika, że rezystancja ta w normalnych warunkach nie będzie przenosić prądu stałego i nie będzie różnicy potencjałów między jej końcami. Innymi słowy, przez ten rezystor nie powinien płynąć prąd, gdy siatka ma potencjał masy. Skoro w obwodzie katodowym jest rezystor, na którym prąd płynący przez lampę wywołuje spadek napięcia, to potencjał katody jest wyższy niż siatki sterującej, stąd mamy ujemne napięcie polaryzacji siatki. Trioda lampy ECL86 działa tutaj jako zwykły wzmacniacz napięciowy. Nazywa się to także wzmacniaczem oporowym. Skąd ta nazwa? Przepływ prądu przez lampę powoduje występowanie spadku napięcia proporcjonalnego do tego prądu na rezystorze anodowym. Teoretycznie na anodzie może pojawić się napięcie zasilania i potencjał katody. W praktyce zakres zmian jest mniejszy. Opornik katodowy tutaj składa się z trzech elementów. Są to rezystory R3, R4 i potencjometr P4. Widzimy także kondensator bocznikujący małej pojemności, który ma znaczenie dla obwodu regulacji balansu, gdyż bocznikuje część rezystora katodowego. Regulacja balansu przeprowadzona tutaj jest za pomocą sprzężenia zwrotnego. Regulacja w tym stopniu odbywa się za pomocą potencjometru P4 znajdującym się w obwodzie katodowym. Z tego potencjometru napięcie sprzężenia zwrotnego jest doprowadzane do obwodu siatka sterująca katoda szeregowo z napięciem źródła sygnału i obniża wzmocnienie w podobny sposób, jak to się odbywa z opornikiem katodowym niezablokowanym pojemnością. Przy wzroście rezystancji potencjometru napięcie sprzężenia zwrotnego rośnie, a wzmocnienie triody maleje. Położenie punktu spoczynkowego pozostaje prawie stałe przy zmianie położenia suwaka potencjometru i dlatego taka regulacja balansu nie zwiększa zniekształceń nieliniowych. Wadą takiej regulacji jest niestety istnienie potencjału między grzejnikiem a katodą i tutaj mamy wpływ pojemności pasożytniczej, która jest równoległa do potencjometru i ta pojemność obcina nam wysokie częstotliwości. Jeśli w doprowadzenie katody lampy włączymy opór i bocznikującą małą pojemność, to przy niskich częstotliwościach i dolnym zakresie średnich pojawi się ujemne sprzężenie zwrotne, zmniejszając wzmocnienie 1 plus RKSK razy. W zakresie sopranów na skutek zmniejszenia oporności kondensatora blokującego C5 sprzężenie zwrotne maleje, co zwiększa wzmocnienie stopnia z triodą tam, gdzie ono maleje pod wpływem pojemności wewnętrznej lampy. Przez zmianę wartości C5 można zmieniać kształt charakterystyki częstotliwościowej w zakresie górnych częstotliwości. Charakterystyka ta może mieć zniesienie do określonej wartości, co prawdopodobnie wyjdzie nam na pomiarach. Tutaj korekcja wysokich częstotliwości jest zrealizowana przez wykorzystanie opornika katodowego zblokowanego małą pojemnością. W klasie Hi-Fi nie stosuje się tego typu korekcji, bo ma ona mniejszą płaszczyznę wzmocnienia niż stopień z indukcyjnością. Ogólnie na przestrzeni lat odchodziło się od korekcji charakterystyki przez zastosowanie lepszych transformatorów wyjściowych. Tutaj zaznaczyłem kolorem regulator niskich tonów. Jest on odseparowane od napięcia anodowego triody kondensatorem sprzęgającym. Działanie tego regulatora jest proste. Kondensator, którego pojemność stanowi pewien opór dla niskich częstotliwości, jest bocznikowany przez potencjometr. Zmniejszenie oporu potencjometru zmniejsza wpływ oporu kondensatora na niskie częstotliwości. I odwrotnie, zwiększenie oporu potencjometru kieruje przepływający sygnał do kondensatora i zwiększa jego działanie. Regulacja sopranu działa na podobnej zasadzie jak regulacja basu. Kondensator stanowi opór dla pewnych częstotliwości, a że jest w ujemnej pętli lokalnego sprzężenia zwrotnego od anody do siatki sterującej,
sterującej, to tam, gdzie oporność pojemności dla prądu zmiennego jest największa, wpływ pętli na wzmocnienie także. Czyli redukujemy wzmocnienie dla niskiej częstotliwości, zwiększając wzmocnienie sopranów. Potencjometr służy do ograniczenia wpływu kondensatora na sygnał. Stopień mocy jest typowym pentodowym asymetrycznym wzmacniaczem małej częstotliwości. Sygnał jest podawany na siatkę sterującą przez opornik antyparazytowy R6. Mamy tutaj polaryzację katodową na oporniku R9, który jest zbocznikowany kondensatorem C10 w celu likwidacji pętli sprzężenia dla basu. Siatka ekranująca jest podłączona do stałego potencjału napięcia. Nie mamy tutaj żadnego układu linearyzacji przez siatkę ekranującą. Mamy ponadto mały transformator głośnikowy, co nie wróży potężnego brzmienia. Napięcie anodowe podawane jest przez uzwojenie pierwotne transformatora głośnikowego. Zmiany napięcia są przenoszone na stronę wtórną przez sprzężenie magnetyczne, jak o tym informacje w filmach o transformatorach. Kondensator korekcyjny włączony równolegle do uzwojenia pierwotnego transformatora pracującego z pentodą lub tetrodą ma na celu skompensowanie zmiany oporności obciążenia anodowego lampy w zakresie wzmacnianych częstotliwości. Jego wartość 1,5 nanofarada nie stanowi obciążenia dla niskich częstotliwości. Dlaczego? Oporność kondensatora zmniejsza się wraz ze wzrostem częstotliwości doprowadzanego do niego napięcia zmiennego. Wkładowa zmienna prądu anodowego przepływająca przez uzwojenie pierwotne wytwarza zmienny strumień magnetyczny, o czym mówiłem w filmach poświęconych transformatorom. Dlatego warto uważnie je prześledzić. Pewna ilość linii sił strumienia magnetycznego ulega rozproszeniu i nie obejmuje uzwojenia wtórnego. Chodzi po prostu o strumień rozproszenia. Obecność strumienia rozproszenia wskazuje na to, że w obwodach pierwotnym i wtórnym transformatora istnieją pasożytnicze indukcyjności rozproszenia, na których utrzymuje się spadek zmiennego napięcia. Indukcyjności te mają niewielkie znaczenie dla basów, ale bardzo duże dla sopranów. Wskutek tego oporność obciążenia anodowego lampy ekranowanej przy tych częstotliwościach nie pokrywają się z wynikającą z przekładnika zwojowego transformatora. Pojawia się dodatkowo odpowiednia składowa indukcyjna i w ten sposób całkowita oporność obciążenia anodowego powiększa się względem optymalnej wartości. Po szczegóły odsyłam do filmów o linii obciążenia. Problem stanowi także wzrost impedancji głośnika przy wysokich częstotliwościach. Wszystko to prowadzi do zwiększenia się zniekształceń stopnia pentodowego. Kondensator C9 jest mało skutecznym lekarstwem na zmniejszenie zniekształceń. Czasem w szeregu z tym kondensatorem korekcyjnym łączy się opornik. We wzmacniaczu zastosowano pętlę ogólnego sprzężenia zwrotnego z dwoma stałymi czasowymi. Jeśli pojemność kondensatora jest mała, to sprzężenie zwrotne oddziałuje tylko w zakresie wyższych częstotliwości, a wzmocnienie całego wzmacniacza będzie malało przy tych częstotliwościach. Łączenie równoległe kondensatora z opornikiem ma na celu zmniejszenie wpływu sprzężenia na małych częstotliwościach, więc wzmocnienie tutaj będzie większe. Złe dobranie sprzężenia może spowodować zwiększenie zniekształceń liniowych z powodu braku wpływu pętli na te zniekształcenia. Zasilacz używa prostownika selenowego, filtra typu PI z dławikiem i pojemnościami i ma wyprowadzone napięcie do wzmacniacza napięciowego. Zasilanie żarników jest niesymetryczne, co może oznaczać brum. Tego źródła jest także zasilana żarówka wskaźnika załączenia napięcia. Silnik gramofonu ma napięcie znamionowe 150 V prądu zmiennego, stąd zasilany jest z uzwojenia transformatora sieciowego. Tutaj mamy wkładkę firmy Dual, też piezoelektryczna, ale zobaczcie, jak wygląda przykładowa wkładka piezoelektryczna firmy Garrard. Jej charakterystyka. Niestety jest poszarpana, dlatego dzisiaj już nie stosuje się w gramofonach wyższej klasy wkładek piezoelektrycznych. No tu widzę blaszki do wyczyszczenia, może nie kontaktować. LPSS. A tutaj mamy pewnie mikrorowkowe. No już mniejsza o to. Musiałbym lupę dać, żeby to sfilmować. Igła jest dobra. Może się uda. Może się uda to sfilmować. Jak to tam wygląda. I patrzcie na moje brudne palce, rozkręcam brudny gramofon ze wzmacniaczem. Dlatego nie jest to miły widok, a już zgubił ostrość. Tak się nazywa ta wkładka CDS651. Może znajdę jakieś informacje na jej temat.
No i proszę, w środku schemat. Nie spodziewałem się schematu. No tu jest właśnie z Radiomuzeum powielony ten wzmacniaczek. No miło, miło. Takie stosy selenowe po czasie tracą swoje właściwości pierwotne. Wzrasta rezystancja stosu. Warto się zastanowić nad wymianą stosu na jakiś półprzewodnikowy mostek kreca. Pełnookresowy oczywiście. Możemy mieć wzrost napięcia, dlatego też trzeba przygotować jakiś rezystor do obniżenia napięcia. Najpierw, znaczy napięcie mamy tu napisane, ale najpierw sprawdzimy sobie wszystko. Widzicie, tutaj jakieś wylane elementy są. Ten kondensator główny trzeba sprawdzić, chociaż nie widać, żeby wylewał, ale może mieć zwarcie, prawda? Nie wiem, czy żarówka jest sprawna. Tak sobie oglądam szczegóły konstrukcyjne. No tu mamy napięcie 6,3 V, czyli żarzenia. Tu ładnie poprowadzone. Oczywiście tutaj jest pod kondensatorem, daleko od dławika. A tutaj co? Sygnał. Nie? I napięcie żarzenia tuż obok sygnału z wkładki gramofonowej. Sygnał idzie też nad mostkiem. No to musi strasznie buczeć ten wzmacniacz. Ten sygnał należało puścić w inny sposób. Z dala od tego dławika, z dala od mostka i od napięcia żarzenia. Może się uda znaleźć takie miejsce, gdzie będzie można to przepuścić. To idzie potem tutaj i na potencjometr głośności. Potencjometr głośności widzę, że też ma jakieś korektę. Mało co się nie oparzyłem od tuwnicy. Tu widzicie, to jest korekta loudness. To od razu widać. Wystarczy rozebrać wzmacniacz, pooglądać parę układów i od razu widać. Ciekawa konstrukcja. Podoba mi się to. Na podstawce lampy pomontowane wszystko, plus do tego płytka pośrednia. Fajnie. To mi się akurat podoba. Tu widzimy srebrzone elementy, czyjś odcisk palca. Tam widziałem, o, te rezystory trzeba by sprawdzić. One się grzeją. Tutaj też widać, że już podtopiony trochę kondensator jest. Widzicie, one są razem sklejone. No. Także ten kondensator może być zużyty. To takie oględziny wstępne po prostu, żeby wiedzieć, z czym mam do czynienia. Nie mogłem się powstrzymać od pomiaru. Powinien mieć 10 mikro. A ma 47 nano. Sprawdźmy go jeszcze raz. Co to jest za kondensator? To jest na... Nie wiem teraz, muszę policzyć, która to jest nóżka. Teraz jako rezystor występuje. Sprawdźmy jeszcze raz. To jest 10 mikrofaradów. Znowu jako rezystor. Odwróciłem końcówki. Wiecie, to zawsze jakieś tam napięcie występuje. Może znowu coś ciekawego pokażę? Nie, no już jest rezystorem ten kondensator. I jedyny 50 mikrofaradów na... to jest ile? 15 V, to możliwe jest w katodzie lampy mocy. Gdzie tu mamy 6 V, no to 50 mikro to jest tutaj. Skoro to jest rezystor, w połączeniu z rezystorem tym 170 ohmów, no to zmienia nam punkt polaryzacji lampy, usuwa nam sprzężenie zwrotne. Widzicie, on jest odlutowany. Więc... To jest pierwsza rzecz, co trzeba tu wywalić tym wzmacniaczu, to ten kondensator i ten kondensator. Mierzymy jego kolegę, też katodowego, znaczy katodowy kondensator. Miernik się nie może zdecydować, co to jest za element. O, 41 mikro. 140 ohmów ESR. Kondensator już nie spełnia swojego zadania. 30% spadek napięcia. Strata napięcia. Ma duże upływy ten kondensator. Kondensatory z lat 60. i wcześniejsze 50. no niestety dużo zawierały. To się nazywało... O, już się łamało. Halogenów.
i psuły się. Odlutowałem jedną końcówkę tego kondensatora, 44 pikofarady. No ciekawe, czy to właściwie 47 powinno mieć, więc może zostać. To jest kondensator, widać, 47 pikofaradów. I to jest ten kondensator tutaj do anody podłączony. Generalnie jakość dielektryka tego kondensatora musi być dobra, bo napięcie anodowe nam tutaj sprzęga z tym napięciem, żeby nie pojawiło się tutaj zbyt wysokie na tej anodzie. A to jest, tak jak mówiłem wcześniej, ta pętla sprzężenia. Także sobie to sprawdziłem, ten sobie sprawdziłem, więcej dzisiaj sprawdzać nie będę, bo to tak na próbę tylko rozmontowałem. Ten kondensator w katodzie, czyli na dwójce, to jest z drugiej strony wzmacniacza. Prawdopodobnie to jest gdzieś tam na dole. Jeszcze muszę sprawdzić rezystancję tych rezystorów. 197 ohmów ma ten. Powinien mieć 170 ohmów. Sprawdzam sobie kondensator główny. Jesteśmy przy 100 mikro. SR trochę duży jest, ale wiecie, to jest stary kondensator. Natomiast powiem dość sobie. Przypinamy się na 50 mikro. Jak widzicie, obudowa to masa. 59 mikro. ESR jest w porządku. No i drugi, ostatni z tych. Znaczy trzeci, no w sumie ten. 59, trochę wysoki ESR, ale jeszcze w granicy. Czyli kondensator zasilający jest w porządku. Te wysokonapięciowe kondensatory raczej trzymają parametry z upływem czasu. Ja cały karton takich kondensatorów. I one trzymają parametry. Tu mam od widza prezent. Nie. I tu mam olejowe stare kondensatory, 6 mikrofarad. Nieużywane do lampy. Prawdopodobnie będzie to do wzmacniacza z 300B w push-pullu albo 2A3. Muszę jeszcze zdobyć kilka kondensatorów, żeby mieć tam pojemność około 50 mikrofaradów. Taki high-endzik. Jak jesteśmy przy zasilaczu, no to oczywiście trzeba sprawdzić dławik. Dławik 162 ohmy ma, więc jest ok. Mogę z powrotem przylutować przewody. Dławik nie ma zwarcia, co mnie cieszy. Zanim nie poszedłem na przerwę, użyłem tego, żeby wam pokazać, co należy zrobić po użyciu tego preparatu. Nie wystarczy samo psikanie. Trzeba jeszcze styki przetrzeć. Jak widzicie, kontakt jest na te styki nieskuteczny, na to zagrożenie. Muszę to przemyć i użyć właściwego środka. Tak zacząłem czyścić te blaszki strzemrzone. Jak to mówią, im dalej w las, tym więcej drzew. Wszystko jest tutaj zasiadczone. Dobra, czerwony, zielony, niebieski, biały. Jeśli zastanawiacie się, czemu to oczyszczę, ano, to jest dobra wkładka do płyt szelakowych. Dobrze, środek naniesiony, czekam, aż przereaguje. Tak samo tutaj w tym gnieździe w środku też musiałem nanieść trochę tego środka, żeby te blaszki wyczyścić. No i zabezpieczyć potem, żeby mi nie pokrywały się tą śniedzią. Tak więc wracając do wzmacniacza, to mieliśmy chwilę oderwania od niego gramofonem. Ten rezystor ma 200 ohmów, ten ma 205 ohmów, ten ma chyba 202. I teraz tak, czy to jest w tolerancji? Jeżeli weźmiemy sobie 25%, to na pewno będzie w tolerancji. To jest tylko 17% więcej. Ale chcąc, żeby lampa pracowała w punkcie pracy, to takie masło maślane powiedziałem, ale cóż, lepiej by było, żeby te 170 ohmów ten rezystor miał. Mamy złoty pasek, 5%, czyli wypadł niestety z klasy. Tak praktycznie rzecz biorąc, nominalnie to tu mamy 1,801, czyli 180 ohmów, a nie 170, jakby wynikało ze schematu. No i ten złoty to jest 5%, znaczy w sumie generalnie 5% to byłby zielony.
brązowy 1%, czerwony, no tu czytam z tej tabelki. Ale czasami spotykam się z tym, że złoty pasek to jest 5% dokładność. Czyli wypadło to już z tolerancji. Na tym schemacie tutaj mamy 170 ohmów, więc powinniśmy 170 ohmów użyć, żeby być w punkcie pracy. No i mierzymy. Jeszcze 3. Tu oczywiście zaodlutowany kondensator, żeby nam nie zakłócał pomiaru. A tak wylutowałem go. Też około 200 ohmów miał. Czyli tak, trzeba przemierzyć wszystkie rezystory. Na przykład ten ma 47 kg, jest ok. Żeby wymienić te rezystory, które się tutaj mogą nagrzewać, a ten rezystor na pewno się nagrzewa. 1-watowy zastosować tutaj jakiś niepalny. Czy nam 34 mA i 6,5 V. Dobrze. 34 mA razy 6,5 V. No pół wata by wystarczyło. Skąd to wiem? Tutaj mam podany prąd w tym miejscu i to płynie sobie przez ten rezystor, nie? Czyli mamy tutaj 6,5 V spadku na tym rezystorze. Prąd liczymy razy napięcie, mamy moc tego rezystora, nie? A prąd tutaj mamy podany w tym miejscu. Także to jest stary 1-watowy rezystor. 1-watowy w zupełności to wystarczy. I możecie zobaczyć, jaka jest różnica wizualna między polampem, którą mam w ręce, a lampami Telefunkena. Jest spora różnica między takim papierowym kondensatorem a styrofleksowym, który na przykład jest tutaj. Styrofleksowy jest bardziej stabilny w czasie niż ten. Ogólnie jak oglądam kanały, gdzie naprawia się wzmacniacze gitarowe, D-Lab na przykład, to autor zaleca wymianę właśnie papieżaków. Mają straszne leakage, czyli upływności. Ten kondensator powinien mieć 1500 pikofaradów na 500 V. 2458 pikofaradów. No to 1000 pikofaradów za dużo. Zaś jego kolega z drugiego kanału ma to samo. 2000 czy 1000? 1500. A na schemacie co mamy? 1500 pikofaradów to jest kondensator bocznikujący uzwojenie pierwotne transformatora. Zdejmuję sobie tę osłonkę, żeby się do tych styrofleksów tutaj dostać. Bardzo ładnie. Dwie śrubki. Jedna, tutaj druga. Wystarczy je odkręcić i ekran poleci w dół. No i teraz mamy tutaj dostęp do kondensatorów, które sobie odlutuję jedną nóżką, żeby sprawdzić ich pojemność. Pierwszy bohater ma 22 nano, 24, więc tak jak mówię, styrofleksy są ok. Drugi powinien mieć to samo. No, to jest w granicach błędu. Czyli styrofleksy, ok, teraz sprawdzę sobie tego. 20% widać. Napis. A jaka pojemność, to zaraz się... To jest kondensator 1 nano. No i rzeczywiście ma to 1 nano. Praktycznie rzecz biorąc, papieżaki trzeba sprawdzać w takich starych wzmacniaczach. Te kondensatory, które są w miejscach, gdzie się dosyć mocno grzeje. Tutaj na przykład katodowy rezystor się grzeje, co zresztą było widać, że się nawet pokleił z kondensatorem. Rezystory, które wygrzane są, trzeba sprawdzić i ewentualnie dokonać pewnych przeróbek,
na przykład wywalić mostek taki, zastosować mostek, który jest półprzewodnikowy, nowoczesny. W celu obniżenia napięcia zasilania można stosować rezystor szeregowo, tylko trzeba policzyć prąd, jaki płynie przez lampy. Podane na schemacie to mamy. Można się pokusić jeszcze o wymianę rezystorów węglowych na metalizowane, żeby zmniejszyć szumy. No i oczywiście trzeba takie kwiatki, jak tutaj to, z tym przewodem poprawić. Przyszło mi do głowy jeszcze, żeby pomierzyć ten wzmacniacz przed naprawą i po naprawie. Ja tutaj za dużo rzeczy faktycznie wymieniać nie będę. Może styrofleksy, trudno mi powiedzieć. One mają dosyć duże indukcyjności, chociaż te zwijany, chociaż myślę, że tutaj nie będzie miało to tak dużego znaczenia. Bo to jest wzmacniacz niskiej klasy. I teraz tak, jeżeli uważacie, że wzmacniacz lampowy równa się wysoka jakość brzmienia, to jesteście w błędzie. To nie jest synonim. To wystarczy przeczytać sobie taką książkę, zobaczyć różnego rodzaju schematy, żeby dowiedzieć się, jakie są dane techniczne tych urządzeń. Albo też taką książkę. Bo to, co tutaj mamy, to jest po prostu wzmacniacz, jak w radioodbiorniku. Dobrze wykonany wzmacniacz lampowy nie daje gwarancji jeszcze, że będzie to ładnie grało. Dopiero przemyślana konstrukcja wysokiej jakości podzespoły mogą dać Wam szansę na dobre brzmienie. Dobrze, te kondensatory wywalę. Wstawię tutaj jakieś, nie wiem, 10-letnie może kondensatory, ale zachowujące parametry, żeby pomierzyć ten wzmacniacz. Pomierzę napięcia, wydrukuję sobie taki schemat. Sprawdzę pasmo przenoszenia, czyli zrobię to na logarytmicznej skali. Użyję generatora oscyloskopu i w ten czas będziemy mogli przekonać się, jak ten wzmacniacz grał, jeżeli chodzi o stronę techniczną, parametrów. Jak ten wzmacniacz się zachowywał i porównać go po naprawie. Czy wymiana tych podzespołów takiej niskiej klasy wzmacniaczu na lampie PCL86 czy ECL86, bo to nie jest wysokiej jakości lampa, przyniosła jakieś tam poprawę bardzo dużą. Jakiś rewelacyjny skutek odniosła. Tak będąc przy kondensatorach, to te kondensatorki są wysokiej jakości, MKSE. One chyba były napylane próżniowo na tą folię, mają znikomą indukcyjność i to są, to jest też prezent od widza, bardzo dziękuję. Nawet nie pamiętam, kto mi to ofiarował. Także przepraszam, że już nie pamiętam, ono było to jakiś czas temu, ale bardzo dziękuję za ten prezent. Może widz się odezwie w komentarzu. I zobaczcie, tutaj jest bardzo ładnie wykonane, to zalane żywicą, także wilgoci się nie dostaje. Gdyby te styrofleksy, czy te dwa są akurat wykonane, tak, ale te styrofleksy i te tutaj były tak zrobione, no to te kondensatory mogłyby mieć dłuższą żywotność. Ale chciałbym przypomnieć tutaj, co to był za wzmacniacz z tymi papierzakami. Nie, to nie były papierowe kondensatory. To była chyba jakaś vintage'owa konstrukcja. Jak on się nazywał? A, już wiem. To był ten wzmacniacz na tranzystora germanowych, który grał mi w pokoju do komputera. I tam właśnie były zwijane kondensatory bez zalania końcówki tutaj tej z jednej, z drugiej strony i woda się dostawała do środka. No, przykładem tego mogą być właśnie takie kondensatory jak to. Te papieżaki muszą stąd wylecieć, ale na razie sprawdzę tylko parametry i załączę sobie to do sieci, żeby pomierzyć. To wylatuje. Reszta jest w miarę sprawna. Nie wiem jeszcze jak z lampami, więc tam pójdzie to przez żarówkę. Po prawdzie już nie pamiętam, z jakiego to jest telewizora. I tak chciałem sprawdzić, jakie są te kondensatory. To jest 10 mikro. LV, zobaczcie, jaki straszny jest. To oczywiście postawki lamp
te rezystory. O, to są te kondensatory, o których mówiłem wcześniej. To pójdzie do kolekcji. Natomiast to już się nadaje do śmieci. To jest 100 mikro na 25 V. Ten jest stanowczo dobry. Ten jest dobry. Ale 100 mikro, ja potrzebuję 47 lub 50 mikro, także szukam dalej. Tak w sprawie brzmienia, no to mam wrażenie, że taki 1440 czy TBA 810 jest w stanie zagrać lepiej niż tamten wzmacniacz. Czy się żartuję? Wymontowałem 47x16, mógłby być 50 mikro jest, więc jest ok. I tutaj jest drugi. Będziemy robić pomiar tego drugiego kondensatora, też na 16 V, osiowego w dodatku, co by się nawet pokrywało z tą wersją tu. Duży SR jest. Ale dobra, to nie jest istotne, czyli te dwa kondensatory muszą formować jakimś napięciem, a potem włożyć zamiast tych dwóch. Przezbrojone, ale mam jeszcze jeden problem z wtyczką, bo tam mam gniazdo z bolcem, więc najczęściej po prostu no, to jest uziemiane. Nie? Wszystkie wtyczki mi się pochowały. To jest od polskiego gramofonu GS chyba 460 czy coś takiego. Miałem kiedyś taki gramofon, ciąłem kabel i zostało mi to. Nie chcę obrażać Foniki oczywiście, żeby mi tam ktoś nie zarzucił, że piętnuje nasze polskie produkty, ale tak kiedyś się zakończano. Przewody we wtyczkach. Stereofoniczna para, trójka i piątka i dwójka. Trójka lewy, piątka prawy, dwójka masa. Chcąc przełożyć przewód na trzyżyłowy, czyli tak, żeby uziemić obudowę, sprawdzam sobie, czy któreś z uzwojeń pierwotnych jest połączone z masą. Nie jest, co bardzo dobrze. Wtórne oczywiście może być tam coś się zadziać. Ruszała się wskazówka, dlatego że mamy przez mostek połączone to z przewodem 0, ale mamy niestety uzwojenie żarzenia z jednej strony połączone do masy. Nie mamy symetryzowanego, tylko z jednej strony podłączone do masy. W przypadku symetryzacji, którą będę chciał później zrobić, będę musiał ten jeden z przewodów tutaj, ten zielony, odłączyć od tej masy. Tylko jeszcze nie wiem, z której strony on do tej masy jest podłączony. Widzicie, tutaj cały ten chaos sprzyja brumieniu. Niestety. I to łączenie do masy znalazłem tutaj. Tutaj jest przytwierdzone to do masy, więc łatwo będzie to ominąć. Robiąc prosty sposób od tego miejsca opornik 100 ohmów i ten przewód także włączony do tego 100 ohmów, nie tutaj, tylko w pobliżu lampy. Nie było mnie to chyba dobre 2 tygodnie albo 3. Dlaczego jest mało filmów z napraw? Dostaję takie bzdury do napraw, czasami rezygnują z napraw. Tutaj jest uszkodzony wkład scalony, gdzie on był tu w tym miejscu. A to dlatego, że podczas przełączania z napięcia sieciowego na generator wystąpiło przebicie sterownika tutaj, modulatora. Tam wywaliło porządnie go w powietrze. Więc takich rzeczy mam bardzo dużo i kończy się rezygnacją z naprawy, a to po prostu zabiera czas, nie? Zdążyłem też kupić oryginalne zespoły głośnikowe. Tam jest inny trochę gramofon Duala, ale mam pokrywę. Więc być może ten gramofon odnowię w całości tutaj, a to może być następny odcinek. Zastanowię się jeszcze, skupmy się teraz nad tym, co było poprzednio, muszę sobie przypomnieć, ale chyba sprawdziłem te elementy wszystkie, kondensatory czy nie mają przebicia. No i teraz wypadałoby obejrzeć jeszcze jedną rzecz, podstawki lamp i same lampy sprawdzić, czy też nie mają przebicia. Musimy też sprawdzić, czy będą się żarzyły. A do tego potrzebny jest układ wyprowadzeń. Wyprowadzenia lampy wydają się niezaoksydowane i niepourywane. Jeszcze tam trzeba będzie zajrzeć do środka, sprawdzić, czy nie ma zaświadczenia.
Sama lampa też wydaje się być sprawna. Sprawdzę tylko sobie potem jeszcze, czy nie ma gdzieś zwarcia. A jak to zrobić? Podłączając podjemną elektrodę napięcie i mierząc wszystkie pozostałe. Napięcie może być w okolicach 200 V, a jeżeli boicie się pracować z takim napięciem, to żeby wykryć zwarcie wystarczy powiedzmy tam 30 V. Wtedy na pewno wykryjemy zwarcie między katodą a siatką. Mam pod lampę podłączone napięcie 30 V. I sobie sprawdzam, to jest podłączone w tej chwili pod siatkę triody. Sprawdzam sobie, tu mamy siatkę ekranującą. Nie, dwójka to jest katoda. Trójka to jest G2 pentody. To jest F, czyli żarzenie. Tutaj też mamy żarzenie. Tutaj mamy KPG3. S, następna, w ogóle patrzymy po prostu elektrodami, co jest, nieważne co jest w tej chwili. Czyli dobrze, nie mamy przebicia. To już sprawdziliśmy sobie, ale możemy sprawdzić sobie z tą elektrodą, widać, nie ma przebicia. Sprawdzamy z następnymi elektrodami. Nie mamy nigdzie napięcia przebicia, co jest bardzo dobrze. A 9 V na katodę podłączyłem. I to jest anoda triody. No, miernik pokazuje jakąś wartość z tego względu, że mamy pojemności w lampie, prawda? I raz, dwa, tu mamy podłączone napięcie, 3, 4 i tak sobie sprawdzamy wszystkie elektrody. Nie ma napięcia. Teraz tu mamy prawdopodobnie żarzenie. Więc po przejściu na drugą stronę będziemy mieli napięcie, czyli włókno żarzenia jest sprawne, tak? Mierzymy potencjał, nie prąd, tylko napięcie. I od tego żarzenia mamy jakieś tam pojemności oczywiście, więc głównie do katod. Dobrze, to żarzenie już sprawdziliśmy. Tu i tu i tu nie mamy żadnego zwarcia. Musielibyśmy mieć takie napięcie. Zostały jeszcze dwie elektrody. Została ostatnia elektroda. Jest ok. Ta lampa zwarcia nie ma. Możemy ją jeszcze pożarzyć, powiedzmy tam 6-3 V. Ustawmy sobie napięcie 6-3 V. Zobaczmy, czy mamy to 6-3 V. Nie lubię tych końcówek, ale cóż. 5,9. To trochę. No. Pracować jedną ręką, żeby nie zbić lampy, to jest trudna sprawa. Dlatego odłożyłem ją. Dajmy sobie odpowiednie napięcie. Tak już mogłoby być dobre. I jedziemy. No, puść mi tu proszę. Znowu widzicie. Mamy żarzenie na nóżce numer 4-5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Poszło jakiś prąd. Mamy 90 mA. Żarzenie też jest. Lampa się tam żarzy, widać. Możemy obejrzeć, czy oba włókna nam się żarzą. Triody i pentody. Jak się przyjrzycie, tam w dali jest pentoda. No jest rozmazany obraz, bo automatycznie mi się nie przesunął na bliskie pole aparat fotograficzny, ale żarzenie jest, więc ok. Możemy lampę rozłączyć. I to samo sprawdzamy z drugą. Tą, która jest tutaj. Dlaczego sprawdzamy, czy nie ma zwarcia napięciem? Z tego prostego powodu, że miernik ma 1,5 V, jeżeli chodzi o napięcie pomiaru, a 30 V jest w stanie nam pokazać, czy przy pojawieniu się napięcia nie ma gdzieś przebicia. Lampa się ładnie żarzy. Przed chwilą widzieliśmy prąd, jaki pobiera żarzenie, więc obie lampy są sprawne. Teraz podstawki. Podstawki należy sprawdzić.
Czy nie ma zaśniedziałych pinów? Wiecie, brak kontaktu na przykład z napięciem polaryzacji, czy tam z rezystorem upływowym, siatkowym, może spowodować to, że lampa się mocno wysteruje, pojawi się prąd siatki, dodatnie napięcie na siatce i anodę nam stopi, prawda? Dobrze to sprawdzić. Tutaj to musimy trochę poczyścić. Albo wymienić podstawkę. Wyczyściłem to. Nie wiem, czy się będzie tam świecić w środku, odblaskiwać, błyszczeć. Bo też, o, coś tam widać po prawej stronie. Nie ma już zaczernień, co mnie bardzo cieszy. Wymieniłem ten przewód jeszcze, o którym mówiłem, sieciowy, podłączając ochronny przewód. To możemy co? Tam mamy obciążenie podłączone. To możemy... Aha, działać. Dobrze, dobrze, mamy podłączone. Możemy włączyć przez żarówkę i będziemy działać. Dobra, dobrze. Możemy włączyć. Nic się nie dymi. Tam przez żarówkę sobie idzie. Tam mamy załączony bezpiecznik. Tu nam się lampy już żarzą. Oscyloskop jest podłączony, żeby w razie pojawienia się jakiejś oscylacji nas powiadomić o tym. Mamy ściszone na minimum. Tu mamy generator. No i sprawdźmy sobie. To jest inną częstotliwość. Jeszcze muszę tu ustawić. Wybaczcie. 1 kHz najlepiej. Zróbmy tak. Niech nam tą częstotliwość tu pokaże. Zróbmy sobie mono. Mamy co? Za mały ten. Zróbmy jakieś 5 V, ok. Tutaj też 5 V. Widzimy różnicę między jednym kanałem a drugim. O. Jeden kanał ma mniejsze wzmocnienie od drugiego. No dobra, zróbmy jakieś 1 W, czyli 2 V na wyjściu i zmierzymy sobie pasmo. Mam 2 V na wyjściu, częstotliwość jadę w górę. No, mamy małą zwyżkę przy 4 kg. A jak tam z kształtem fali? No, fala się nam przechyla w tę stronę, w ten sposób idzie, co oznacza zniekształcenia fazowe, przesunięcie fazy. Dziesięć kilo. Trochę więcej jak 1 watt mamy. Wracamy do 1 wata. W obu kanałach przy 15 kilo. Czyli to jest ten spadek minus... Nie no, to jest płaski, jak stół powinno być, ale nie jest. No, ale te lampy tak mają. Mamy nadal 1 watt, 17 kilo. Mniej niż 1 watt, 18 kilo. I tak dalej. Widać zniekształcenie kształtu fali. Tutaj przechylenie bardzo mocne. No, powinno być w fazie z obu kanału. Jest. A to dobrze, że przynajmniej też oba kanały trzymają fazę. Wróćmy sobie do częstotliwości 1 kHz. Jeden watt powinien być. No, w okolicach mamy tego 1 wata i będziemy schodzić w dół. Widać, że fala pochyla nam się w tę stronę. Co sugeruje słabe odtwarzanie basu. Mamy 100 Hz. Jedziemy w dół. Widzicie, ten kanał nam zaczyna szaleć. To jest ten, który jest cichszy. Musiałem go na balansie przesunąć. 80. No. Czyli nie jest to wysokiej jakości wzmacniacz. Będziemy musieli postarać się go naprawić. Żeby... Podejrzewam, że to wynika z rozbieżności elementów. Także jak na razie znikoma fala 20 Hz.
600 mV, to jest ponad połowę spadku. No, przy tych 40, powiedzmy 50, o, nawet przy 50 Hz nie mamy 1 W. Sprawdźmy, gdzie się zaczyna 1 W. Przy 100 Hz. Mogłem się tego spodziewać po tych transformatorach. Gdzie podłączamy oscyloskop? Oscyloskop podłączamy na obciążenie, żeby sprawdzić moc funkcji częstotliwości, a na wejście podłączamy po prostu generator, który nam kopiuje jeden kanał na drugi. Sprawdzę teraz napięcia na lampach i sobie ponotuję to. Teraz widzicie, że nie ma synonimu lampowy dobry dźwięk, ponieważ i wzmacniacze lampowe mogą być słabe. Podejrzewam nierówną emisję obu lamp. Nie mam ECL86, w ogóle jest niedostępna na rynku w tej chwili, żeby to wymienić. Sprawdzę jeszcze wartości elementów i napięcia, ale myślę, że taki układ z tym wzmacniaczem operacyjnym na wejściu sterującym dwa MOSFETy, pewnie znacie ten układ, a on pochodzi z tego, da lepszą jakość dźwięku, aniżeli ta lampówka. Możemy przystąpić, tam zmieniłem wtyczkę na normalne zasilanie sieciowe, możemy przystąpić do pomiaru napięć. Tu mam plus 274 V, 260 powinno być, ale wiecie, jest więcej napięcia w sieci. Ten rezystor tutaj to jest rezystor katodowy triody. I on tam jest potem łączony z jeszcze jednym rezystorem w sprzężeniu zwrotnym na transformator. Gdzieś tutaj przez te układy. Teraz tak, trzeba się tam tak dostać, żeby nie zrobić zwarcia. 1,24 V. Powinno być 1,3 na tym. ...1,35 V, czyli sobie zanotuję. To by nam tłumaczyło różnicę wzmocnienia. Nie wiem, czy rezystory mają tą samą wartość. Później będę tutaj sprawdzał. Ten i ten. Przełączamy sobie na zakres 200 V. I wyprowadzenie numer 9. To jest, ojejku, znowu gdzieś tam zupełnie na dole. A tak to jest z tym montażem takim nieładnym, że nie można dojść do tego ładu, gdzie co jest pomontowane. Dobra, ostrożnie odłączę sobie napięcie, podniosę wzmacniacz. Pracuję nadal jedną ręką, co jest bardzo ważne. Znowu sobie podłączę tą kostkę tutaj, żeby zwarcia nie zrobić. Do miernika. Wszędzie jest wysokie napięcie. Teraz sprawdzam tutaj. I tutaj mamy katodę, anodę z tej strony. Nadal pracując jedną ręką, inaczej muszę. 126 V i teraz muszę zmierzyć jakąś drugą anodę. To jeszcze trudniejsze niż ta pierwsza. Mierzę drugi kanał, założyłem sobie termokurcza, 117 V. Rozbieżności są duże, 117 V. Jeszcze nie oznaczyłem, która lampa jest która. 117 V i teraz tak, ten rezystor katodowy, który to był. Ten? Nie, to nie było to. Było coś z drugiej strony. Ojku. I tak jest z pracą ze wzmacniaczem lampowym. Wysokie napięcie. Musisz uważać, żeby zwarcia nie zrobić. Postanowiłem sobie zrobić trochę inaczej, czyli napisać po prostu, która lampa jest która, bo w tym chaosie nie mogę się zorientować. To mam 584 numer spisałem z wierzchołka, 586, napiszę sobie napięcia na końcówkach. Potem to przepiszę tak, żeby było, że dla triody napięcia i dla pentody.